W dzisiejszym odcinku zagram jako Polska. W 1836 roku. Spokojnie, nie palcie waszych podręczników. To po prostu historia alternatywna, którą rozegram w grze Victoria 3, którą dostałem przedpremierowo od Paradoxu. Niestety nie jest to materiał sponsorowany, więc smuteczek. Celem tej kampanii będzie odtworzenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przywrócenie jej pozycji mocarstwa na arenie międzynarodowej oraz dokonanie zemsty na naszych sąsiadach. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Dla tych, co nie śledzą tematu, Victoria 3 to dość niszowa seria paradoksów, ukochana przez wszystkich księgowych, bo oni mają jobla na punkcie wszelkich tabelek, a w tej grze jest ich naprawdę sporo. A tak na serio, możecie zagrać dowolnym państwem, które widzicie obecnie na mapie, lub jak w przypadku Polski, państwem, którego normalnie nie widać, i dążyć nim do zdominowania gospodarki światowej. Nie zawsze pokojowo. Jeżeli więc po obejrzeniu tego materiału gra was zainteresowała, to dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, jaki kolejny kraj mam wam przygotować. Bo nie ukrywam, to od waszego zainteresowania będzie zależało, czy jeszcze jakiś materiał z tej gry się pojawił mnie na kanale. No ale, rozpocznijmy nową rozgrywkę. Obecnie Polskę można wypuścić tylko i wyłącznie z Rosji, lub ewentualnie zagrać jako ten mały Kraków. Jak już jesteśmy na rosyjskim zaborcy, przechodzimy do panelu dyplomacji, klikamy zakładkę wyzwolenie państwa poddańczego i z całej gigantycznej listy podbitych państw wybieramy Polskę. Ostatecznie gra jako Polska oraz wyzwól. No i mamy piękną, dumną Polskę, która niby jest małym mocarstwem, ale niech was to nie zwiedzie. Bo gospodarczo jesteśmy naprawdę nisko pomiędzy Paragwajem a Ameryką Środkową. Nasz typ rządu to monarchia absolutna, a władcą jest król Józef Potocki. Brzmi dumnie i co najważniejsze, teraz to zauważyłem, naszą grupą interesu są siły zbrojne. Pozwoli mi to szybko zreformować armię. Niestety duże wpływy u nas mają właściciele ziemscy, przez co Polska mentalnie wciąż jest w średniowieczu. Przez nich wciąż mamy pańszczyznę w kraju, totalny brak edukacji oraz powiązanie religii i państwa. Wpływa to niestety na umiejętność pisania i czytania przez naszych obywateli, 20% bardzo nisko. Mamy, szczerze mówiąc, niewiele więcej od Rosji, a wszyscy wiemy, jaka to jest dzicz. Ogólne PKB naszego kraju jest dość wysokie, mimo to mamy bardzo biednych obywateli. Bardzo biednych. Jak spojrzymy na panel populacji naszego kraju, większość z nich to chłopi, którzy pracują we własnych gospodarstwach, które są mega niewydajne. Mimo wszystko nie mamy aż tak źle. Mamy fabryki mebli, narzędzi na Mazowszu, zakłady włókiennicze w Łodzi, czy huty szkła i papieru w Małopolsce. I właśnie na tym skupimy nasze początkowe działania. Musimy rozwinąć produkcję, czyli wybadać tokarkę. Reforma wojska oraz społeczeństwa może trochę poczekać. A propos reform, no tego nie zrobimy bez reformowania naszego rządu. Obecnie dominują właściciele ziemscy, potem wierni i chłopstwo, a my musimy dążyć do tego, żeby siłę zdobyli u nas przemysłowcy, więc promujemy tą grupę społeczną, oraz siły zbrojne, które są dość ważne dla naszego króla. Dość logiczne jest to, że skoro właściciele ziemscy są w rządzie, to nie możemy ich potępiać. A szczerze mówiąc, należałoby im się. Mimo wszystko z naszymi zarobkami nie jest najgorzej, dlatego zaczniemy od budowy na Mazowszu sektora budowlanego, żeby przyspieszyć industrializację naszego kraju. Każdy sektor budowlany przyspiesza budowanie. Dość logiczne. O dziwo, po wypuszczeniu Polska jest nawet lubiana przez Rosjan, a dla Austriaków i Prusaków jesteśmy obojętni, więc chcemy jak najszybciej ocieplać stosunki po kolei z Austrią oraz Prusakami na początku. O, narodził nam się następca. Już chyba wiem, jaki będzie jego cel. Oczywiście, zdominować świat! Kolejna sprawa to administracja państwowa. Mamy z nią lekkie problemy. Jej niski poziom powoduje, że mamy problemy po pierwsze z podatkami, po drugie nie możemy zawierać szlaków handlowych, a już widzicie, że nasze fabryki zaczynają się dusić. Urzędy postawimy w każdej prowincji i zwiększają one urbanizację danego obszaru, więc warto jest je rozłożyć do każdego miejsca. Kolejna sprawa to efektywność podatkowa, ona też jest liczona w każdej prowincji osobno. No i lecimy w deficyt, proszę państwa, no ale możemy sobie pozwolić na bardzo duże zadłużenie naszego kraju. Początkowe inwestycje są jednak konieczne. I zobaczcie, administracja tylko na plusie, zaczynamy zarabiać, mimo iż też budujemy kolejne rzeczy. Dobra, mam teraz już administrację opanowaną, musimy zobaczyć, czego brakuje na naszym rynku, a czego produkujemy w nadmiarze. W nadmiarze produkujemy na razie zboża, usług, drewna troszeczkę też, a brakuje nam wszystkiego innego. Brakowało nam dużo tkanin dla naszej produkcji ubrań, więc zwiększmy produkcję bydła w Małopolsce. Jak bydła więcej, to i zboża więcej będzie trzeba. W Wielkopolsce natomiast zbudujmy kopalnię żelaza. Na razie nie mamy
mamy problemu z papierem, chcemy go eksportować w takim razie do Rosji. I jak zwykle to bywa, wysyłamy jeden szlak handlowy i od razu dany kraj chce mieć z nami umowę handlową. Umowa handlowa jest o tyle istotna, że zmniejsza cła pomiędzy oboma rynkami, czyli kupowane przeze mnie surowce z Rosji są tańsze, a moje eksportowe do nich nie mają sztucznie zawyżanych cen. A jak tak spojrzycie na rynek rosyjski, on jest dużo większy od nas i brakuje na nim dużo towarów. A z tego co widzę, brakuje zwłaszcza mebli oraz ubrań, które w zasadzie produkuje się u nas. Brakuje nam dużo drewna miękkiego, dlatego skupmy się na jego produkcji. Możemy to sobie zmieniać dowoli. No już wszystko zaczyna nam powoli pracować. Mamy kopalnię żelaza, wydobywa, produkujemy narzędzia, które eksportujemy i u nas trzymamy. Mamy coraz więcej też obozów drwali i siłą rzeczy PKB też nam rośnie. Niestety wypadek w naszej kopalni, nie? Uważam, że to jednak jest cena postępu. I zobaczcie, parę lat minęło, dokładnie 5, i już przemysłowcy są coraz bardziej istotną grupą społeczną u nas, dają nam nawet bonusy za to, że są coraz bardziej lojalni, zmniejszają nam koszty technologii produktu. Takie zmiany społeczne nie są łatwe, rośnie nam cały czas niezadowolenie, ale zadowolenie też rośnie. Jak to możliwe, zapytacie? Nie wiem, mamy możliwość też przepchnięcia armii zawodowej. I szczerze mówiąc, zależy mi na tym. Nasze zadłużenie rośnie strasznie, więc niedługo będziemy musieli wstrzymać się z dalszymi inwestycjami. No ale PKB podwoiliśmy, zamożność naszych obywateli podwoiliśmy w międzyczasie. O nie! Zła inteligencja stworzyła tajne ugrupowanie na Małopolsce. Nie może tak być! Na szczęście jestem państwem autokratycznym totalnie, więc możemy bardzo silnie oddziaływać na sferę naszego kraju. Kto tutaj rządzi, a kto nie. Przynajmniej na razie. Na Mazowszu zaczyna mi brakować robotników, dlatego wydajmy edykty wspomagające promocję zawodową. A w sumie wszędzie to dajmy. Mam też możliwość zrobienia unii celnej z Rosją. Co prawda, spowoduje to, że cały nasz handel z Mazowsza zniknie, który obecnie jest naprawdę dochodowy, ale da nam to dostęp bezpośredni do gigantycznego rosyjskiego rynku zbytu. No i też więcej osób będzie mogło pracować w fabrykach. Nie będę też musiał robić szlaków eksportowych, importowych do Rosji, to się będzie robiło automatycznie. I kolejna bardzo ważna sprawa, nasz rynek ma dostęp tak naprawdę lądowy, bo nie mamy dostępu do morza, do rynku austriackiego, pruskiego i rosyjskiego. A rynek rosyjski lądowy ma jeszcze do każdego z tych krajów, które tutaj widzicie, z którym graniczy lądowo. Morską będziemy mogli tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uda nam się odzyskać Gdańsk i będziemy mogli mieć statki. Bo chyba ich kupować nie mogę. Ale tak jak mówiłem, wstąpmy do Unii Celnej. W sumie też możecie się zastanowić, który rynek was bardziej interesuje. Wystarczy, że klikniecie dowolny obszar danego kraju i odpalcie sobie rynek. I patrzcie, ile tutaj brakuje w Rosji. Tak prezentuje się to w Austrii. Tu potrzeba dużo więcej żelaza, ubrań, węgla, którego też mamy. O, ale alkoholu też mają dość sporo. Pruski rynek też byłby nam bardzo na rękę. No ale na ten moment Rosja mi wystarczy. No jak zobaczycie, nasz rynek zniknął i stał się częścią dużo większego rynku rosyjskiego. Więc nasze fabryki mogą teraz tylko produkować, produkować i produkować. Zwiększmy produkcję naszych mebli. W końcu po coś wynajdywałem te tokarki. Oraz zacznijmy też wytwarzać meble luksusowe. Możemy też wreszcie dokonać reformy naszego rządu. Zobaczcie, 27-11% wpływów, więc to już nam daje większą liczbę niż te 29% u poprzednich ludzików. Dlatego nowy rząd będą stanowili przemysłowcy i siły zbrojne. Wzmacnia moją prawomocność i skutecznie będę ściągał podatki. Musiałem zreformować rząd, żeby znieść pańszczyznę. Jako, że no, muszę troszeczkę uratować mój budżet, muszę wprowadzić podatki konsumpcyjne. Na przykład na napoje alkoholowe. Ja po prostu dbam o zdrowie moich obywateli, będą pili mniej alkoholu. Nasza bieżąca sytuacja podpowiada mi, że mam problemy ze kompetencjami podatkowymi, czyli mniej zarabiam, czyli muszę wynaleźć archiwum główne. Jej, brak pańszczyzny. Wynaleźliśmy lepsze szafki na akta, więc jak najbardziej zwiększy to nasze kompetencje podatkowe. I problem nie został rozwiązany tylko i wyłącznie w Mazowszu, bo nam się tak szybko rozwija, że nie nadążam budować kolejnych urzędów. Jako, że nie jesteśmy już państwem wyznaniowym, możemy wreszcie zrobić szkoły publiczne. Szkoły publiczne powodują, że możemy rozwinąć nasze kolegium oświaty, które będzie jeszcze skuteczniej edukowało naszą populację. Tak przyglądam listę praw i tak patrzę, prawo kobiet do własności. No chory pomysł, ale jednak zwiększa liczbę siły roboczej. Myślę, że warto jest to przeprowadzić. Poza tym też spowoduje to, że kobiety będą miały więcej pieniążków na zakupy.
Jest! Pierwszy raz po 10 kolejnych latach mamy rezerwy złota na plusie. I ten moment, gdzie zdajesz sobie sprawę, że wynajdowałeś nie to, nie te silniki, co trzeba. Nie silniki parowe, potrzebowałeś warsztatów zmechanizowanych. Wysiłkom na rzecz ustanowionego prawa kontrola migracji towarzyszy fala niechęci do obywateli, których ojczyzną jest sąsiednie państwo Rosja. Ogólnie, jakby to powiedzieć, planuję wykorzystywać mniejszości narodowe, żeby u nas pracowały za mniejsze pieniążki. Na szczęście już zbliżamy się do tego momentu, że to polski węgiel będzie eksportowany do Rosji, a nie odwrotnie, bo zobaczcie, ile Rosja go konsumuje już. Nic nie produkuje, wszystko jest u nas. Więcej kopalń złota, więcej! Znaczy węgla, nie złota, sorry. Ale to prawie to samo tutaj, nasze czarne złoto. Wreszcie wynalazłem warsztaty zmechanizowane. One są super ważne dla nas, bo wpływają właśnie na zwiększenie produkcji odzieży, zobaczcie. Produkuję teraz 340 i zwiększę to 320 nagle. I tak samo z meblami, 590, zwiększam o 540. Co w sumie wpływa na to, że właśnie zaorałem sobie cały rynek meblarski. Ha! Małopolska ma już taką produkcję węgla, szkła i wszystkiego, że zaczyna brakować możliwości transportowania stąd. Dlatego musimy koniecznie rozbudować kolej. Kolejna reforma, wolny handel. Tutaj powiem szczerze, zgapiłem się, powinniśmy to robić znacznie wcześniej. Bardzo dużo eksportuje nasz kraj, więc szlaki handlowe, żeby były tańsze, to jest must have dla nas. Józef, naprawdę, naprawdę co zrobiłeś? To się nie wzięło samo. PKB zapiernicza jak ten mały. Mam już prawie jedno z najbogatszych społeczeństw na świecie. Dlatego nadszedł czas na nadrobienie technologii wojskowej, no i militaryzację naszego kraju. Co prawda fabryki wojskowe nie są zbyt dochodowe w momencie pokoju, ale w momencie wojny nadrabiają. Poza tym dość kiepską sprawą jest toczenie wojny w momencie, kiedy nie macie zaopatrzenia dla swojej armii. Teraz lecimy jeszcze w kopalnie żelaza oraz zakłady chemiczne, bo potrzebuję dynamitu. Zacznę też już budować koszary i myślę, że Małopolska, jako że ma dość sporo ludności, będzie dość dobrym miejscem na ich budowę. Chociaż z tego co widzę, to będę potrzebował dwóch pełnych regionów, jeżeli mam wygrać wojnę z Niemcami. Czas na gigantyczną reformę podatkową. Podatki per capita. Czyli im bogatsze społeczeństwo, tym większe podatki wam będzie płaciło. A my mamy jedno z najbogatszych na świecie. Cofnąłem budowę garnizonów. Nasza gospodarka weszła na takie obroty, że zdecydowałem się w budynkach polecić na jeszcze więcej budowania, żeby szybciej industrializować nasz cały region. Jako, że już wytwarza materiały wybuchowe, możemy zacząć wysadzać i wydobywać więcej węgla, więcej ołowiu oraz więcej żelaza. Jedno prawo i zobaczcie, z 25 do 45 tysięcy. Ciekawe w sumie, jak to wpłynie na poziom życia naszego społeczeństwa. Wykryz aż wystrzelił w górę, niesamowite jak to wygląda. Jestem tak bogatym krajem, że nie jestem w stanie zabudowywać go już teraz. PKB bardzo szybko rośnie, troszeczkę społeczeństwo ogólnie zubożało, ale więcej my mamy! Ej! I jestem już średnim mocarstwem, a to wpływa na moje zdolności dyplomatyczne. Skoro już tyle zarabiamy, możemy sobie teraz pozwolić na parę dodatkowych działań. Po pierwsze, potrzebujemy policji. Chciałbym tajnej policji, ale niestety nie. Zadowoleni kapitaliści to zwrot 20% kosztów budynków. Bardzo fajna sprawa. Tańsze obligacje skarbowe, jeżeli mieszczanie są zadowoleni. A! Patriotyczny zapał dzięki naszym militarnym kolegom zwiększają ofensywę i defensywę naszej armii. Obszar administracyjny o nazwie Wielkopolska przed długą drogę, odkąd zwróciliśmy na niego uwagę. Małe domy i rozproszone grunty orne to już przeszłość. Teraz można tam powstać kwitnąca metropolia. O tak. W sumie jakoś przypadkowo mi wyszło, że Wielkopolska to najbardziej rozwinięty obszar mojego kraju. 12% odpowiedzialny za 48% PKB naszego. Tak przez przypadek, nie wiem jakim cudem. Możemy ponownie zwiększyć kolegium oświaty do kolejnego poziomu oraz zacząć zajmować się naszą policją krajową. Mamy bardzo dużo administracji niewykorzystanej, więc czemuż by nie? No to lecimy z wojskiem. Akurat tutaj nam zostało 100 tysięcy chłopów, na Mazowszu 300 tysięcy, więc też możemy polecieć od razu z rekrutacją. W Wielkopolsce jest pewien problem. Nie mamy w ogóle już osób bezrobotnych. Każdy ma tutaj pracę w fabryce w sumie. Każdy jeden. Skoro zaczynamy tworzyć już armię zawodową, trzeba jeszcze ją zreorganizować. No, czyli potrzebujemy lepszej piechoty, lepszych armat, kawalerię nawet nie wiem gdzie się bada za bardzo, powiem wam szczerze. No i oczywiście szpitale polowe, żeby nie tracić za dużo ludzi. Tylko to opium? Jakie drogie to? Nie, sorry chłopaki, jednak na opium mnie nie stać, jest za drogie. Lol, wystarczyło zrobić 100 regimentów, mieć 35 miliardów PKB i zobaczcie, jestem już dużym mocarstwem.
Chyba nie ma już wyższego statusu w sumie. A, jest Wielkie Mocarstwo. I w sumie Niemcy takie są. Czas ogłosić Związek Północno-Niemiecki jako naszego rywala. Zastanawiam się też, czy ja będę tutaj w stanie zawrzeć jakieś sojusze? Wygląda na to, że już moje bataliony, czy tam regimenty, zostały w pełni wyposażone. A to oznacza, że możemy atakować. Wchodzimy w nasz widok dyplomatyczny. Zaznaczamy opcję... O, paktu obronnego? Nie tym razem. Podbój obszaru i ja chcę mieć dostęp do morza. Jak najbardziej, no tak. To powoduje, że zaczyna dziać się magia. Ogólnie potrzebujemy przecież jeszcze wystawić teraz nasze wojska. Warto jest wyposażyć w generałów, o których totalnie zapomniałem. Góral, o, to brzmi dobrze. Defensywa, logistyk, super, popularny dowódca. Bierzemy go. Oraz drugiego Adama Piłsudskiego. On też ma wąsa. Weźmy też armię z poboru. Przy tych moich generałów awansować, żeby każdy z nich mógł tak po 100 tysięcy wojska mniej więcej dowodzić. I od razu go zmobilizujmy. Na razie obrona. I zmobilizujmy też Piłsudskiego. Ale jemu dajmy za to atak. A, oczywiście on też musi dowodzić większą liczbą. Oh my god, ile ja hajsu tracę. Ceny armat, zaopatrzenia robią bry w tym momencie. No i teraz została faza negocjacji. Musimy przekonać inne kraje, żeby nas poparły, a nie poparły Niemców. Na szczęście po naszej stronie raczej stanie Rosja. Tylko musimy jej coś zaoferować. Na przykład przejęcie portu. No, nie chcemy mu dać ani Prus Wschodnich i tak dalej, to niech Hanower sobie bierze Rosja. I lecimy na wojenkę. Ale jak to Hiszpania jest przeciwko nam? Czemu? Och, ten zły Rzymierski, zobaczcie, jaką ma groźną minę. I miażdżymy Prusaku. Nie pytajcie się mnie, co tutaj się dzieje, ja tego totalnie nie ogarniam. Ale bitwa wygrana. Zadaliśmy przeciwnikowi dwa razy większe straty, dwa razy więcej mu zabiliśmy wszystkiego, oby tak dalej. No wygrywam bitwę za bitwą, ale wojnę ogólnie przegrywam niestety. Jedną niestety przegrałem. Ale to Rosjanie dowodzili. Lol, pół Śląska zdobyłem jakoś. Nie wiem jak co tu się dzieje, ale to już nie jest jakieś przesuwanie linii, to już nie ma mikrowania. No patrzymy na to, co się dzieje. Zająłem też już część Prus Wschodnich. Jest! Szwecja padła! Sukces! Great success! A my już pchnęliśmy dalej linię frontu. Nie chcę wiedzieć, czy mój kraj może tu zbankrutować, bo to wygląda, że leci w dół wszystko. I ta ikonka... Zobaczcie, jak to na ten moment wygląda. Ja straciłem 400 tysięcy żołnierzy. Rannych mam 177. U przeciwników znacznie gorzej. Praktycznie 1,5 miliona u Prusaków. Francja powiedziała, że spłaci cały mój dług. Ja to przyjmuję! Wojna trwa dalej. I niestety chyba zostaliśmy sami. Ej, gdzie się Rosja podziała? Halo, czemu jestem tu sam? Oh my god, to chyba źle nam wróży. Chociaż tutaj oni szybciej spływają niż ja. No zobaczcie, leci w dół. Niemcy skapitulowały! Pierwsze sukcesy Polski. Śląsk zdobyty, dostęp do morza zdobyty. Great success! Populację kraju praktycznie podwoiłem. Ou, tylko te bunty. Pięknie się spisało wojsko, teraz mogę wam przestać płacić ponownie, haha. Zmniejszmy też podatki. Też nie wiem, czy nie będę musiał zaraz kasować tych budynków wojskowych, bo jednak mi chyba nie stać. No tak, więc zmniejszmy o połowę do 50 w każdym bądź razie. Nie wiem, czy tak powinno się robić, ale to robię. W Gdańsku jest siarka! Oh my god, wygrałem na loterii. A nasze PKB rośnie ponownie. No niestety społeczeństwo nam troszeczkę zubożało. No ale siłą rzeczy podbiliśmy ten biedny Śląsk w ogóle. Ale wiecie, co ma najcenniejszego Śląsk? Populację. Możemy więcej fabryk z drewnem zrobić. I mam 192 konwoi nagle. Wow, skąd to się wzięło? Zdobyczne tereny chyba musimy niestety wcielać do nas. Teraz to dopiero zobaczyłem. Powiem wam, że znacznie ciężej jest zarządzać tymi podbitymi terenami po wojnie niż je zdobyć. Tak patrzę na ten wskaźnik i widać, kiedy toczyliśmy wojnę, prawda? Trzeba postawić pierwsze elektrownie na terenie Polski. I w sumie, skoro mam już dostęp do siarki od dłuższego czasu i produkuję naprawdę sporo tych materiałów wybuchowych, to wszędzie przejdźmy na dynamit. Czas przejść do naszych tartakach na silniki elektryczne. O, wyjdę na minus? Kto by pomyślał, że prąd jest taki drogi? Bardzo mnie to zastanawia. Mam, no, trochę więcej niż połowę PKB Austrii. Jakim cudem ich stać na 578 batalionów? No tak, wszedłem na chwilę na to państwo, bo nie gram na Ironmanie i swoją drogą nie stać ich na tą armię. Dobra, trzeba dać zastrzyk do budżetu. Mianowicie zwiększymy podatki, sięgniemy po
cła konsumpcyjne. Taka herbata, mogą nam płacić meble luksusowe, porcelana i odzież luksusowa. Dodatkowe 100 tysięcy. To daje, że zarabiamy 307 tysięcy, wydatków mamy 137 tysięcy, więc tak, Lukas może reformować armię. Bo ta zmienia się na piechotę okopową. Zobaczcie, chłopaki siedzą już w okopach. I pójdziemy też już w pierwszą pomoc. Co prawda jest to mega drogie. Oj, ja tu mam jeszcze jakieś dziwne takie w garnizonach. Co tu się porobiło w ogóle? Czemu to nie jest ulepszone na maksa? Ja myślę, że zarabiam. Chłopaki na rowery. Chyba budżet właśnie mi wywalił poza skalę. Myślę, że czas wreszcie też zreformować system biurokratyczny w naszym kraju na biurokrację mianowaną. Zbudowałem też stocznię w Gdańsku, która nam robi okręty parowcowe. I czy ja mogę na tym jakoś, tak szczerze mówiąc, zarabiać bardziej? Bo na eksporcie ja tego nie widzę. No jak wynajdę karabiny maszynowe, to raczej naszej obrony nikt nie powinien przebić. Związek Północno-Niemiecki, państwo komunistyczne? Co? Niemcy mają wojnę domową! Oh my god! Okazja! Wchodzimy w dyplomację od razu i robimy roszczenia terytorialne. Myślę, że do Prów Wschodnich. I dodajmy sobie kolejny cel wojenny, podbicie kolejnego obszaru. Czyli mamy Prusy Wschodnie, Poznań, nasz cel wojenny. I nawet będę mógł chyba zyskać czyjąś przychylność w tej wojnie. Ale to dopiero w fazie dyplomacji. I tak na przykład Austria mi pomoże za wyzwolenie Pomorza, co może być dość ciekawe, a Rosja to praktycznie za darmo nam pomoże, za upokorzenie Niemiec. I mamy wojnę, proszę państwa. Ktoś sparł. Naprawdę, kompania wschodnioindyjska, nie wiem gdzie to jest tu i co, teraz dowiezie wojska tam? O co tu chodzi? Część Prus już zajęliśmy od razu i nagle znowu są wolne. O co tu chodzi w ogóle? Co się tu wydarzyło? Naprawdę, ten nowy system mi się tak średniawo podoba, bardzo go nie rozumiem. No, bo Niemcy chyba zakończyły wojnę domową i zostały jako Związek Północno-Niemiecki, więc wcale się nie zawalili. Ale ile tutaj jest robotników? No i okej, znowu zajęliśmy. A tutaj przegrałem parę bitew i w sumie to nie wiem co się dzieje, dlaczego ja to nagle wszystko przegrywam. W defensywie mając więcej punktów i wszystkiego, nie rozumiem tego. Ładnie to tak się ostrzeliwać na okopach. I znowu końcówka tej wojny, te liczby się tutaj zmieniają i ja wygrywam chyba tą wojnę, ale nie wiem o co chodzi. Totalnie tego systemu nie rozumiem. I tak, Związek Niemiecki znowu skapitulował, nie wiem czemu, Polska rośnie, a ja znowu muszę ogarniać kolejne zdobyczne obszary. Więc najpierw dodajmy nowe obszary administracyjne. Zacznę też poprawić stosunków już ze Związkiem Północno-Niemieckim, bo nic więcej od nich nie chcemy. Naszym kolejnym celem będzie raczej Austria. Nie ukrywam, z tej wojny wyszła bardzo szybko, miała gigantyczne straty, więc wygląda na dobry cel. Czy mi się zdaje, czy tutaj coś bardzo, bardzo rośnie, bardzo rośnie. Po zdaniu 172 tysiące chłopów chętnych do pracy, zarąbiście. Teraz zobaczyłem PKB tych Niemiec, 23? Co tu się wydarzyło? Co im się stało? Chyba nie wychodzą dobrze na socjalizmie. Oh my god, ja mogę sam produkować sobie barwniki? Ja tego chcę więcej? Po 14 godzinach gry odkryłem panel budynków, gdzie jednym kliknięciem mogę ustawić we wszystkich moich typach budynków produkowanie w dany sposób. Masakra! Ale mi PKB wystrzeliło, ale mi wystrzeliło, niesamowite, jak to wszystko leci! I od razu, jak spada niezadowolenie radykałów. Czas udowocześnić naszą metodę produkcji, już na szkielety stalowe lecimy. I dlaczego tu się nie da kolejkować? Nic, tylko od razu mi się przełącza, ale niemiecki miszmasz. Powiem szczerze, mocno się zastanawiam, czy już nie wyjść spod Unii Celnej Rosyjskiej i nie zacząć tutaj tworzyć własnych stref wpływów. No, dlatego może rozpocznijmy inwazję na Austrię. W sumie mamy armię, może wygramy, może nie, nie wiem. Uda mi się przekonać nawet Włochów do udziału w tej wojnie, tylko czegoś chcą. Spoko, możecie mieć Wenecję. Ustawiłem tym razem tak, 80 batalionów do obrony i 160 do ataku. Zobaczę, co się stanie. Jak tak na szybko patrzę, to mam przewagę. No, 37% lepszego potężnego ze względu na sobie czynniki. Przewagę we wszystkim. Ofensywę mamy podobną, defensywę mamy znacznie lepszą. Mniej więcej tak to wygląda. Ej, to może oni mają więcej tych oddziałów i dlatego tak czasem przegrywam. Albo niektóre są liczniejsze. No zobaczymy, nie wiem czemu. Austriacy mają tu znacznie lepszą defensywę od mojej ofensywy, a to ja ich miażdżę. Bardzo ich miażdżę. Dobra, Hiszpania skapitulowała, wyszła z tej wojny, nie chcę już w niej uczestniczyć. Chciałbym wiedzieć, gdzie, skąd mam wiedzieć, że mój sojusznik na przykład chce wyjść z tej wojny. Nie wiem czemu, ale my mieliśmy atakować tu. A pchamy na Alpy. Halo, dowództwo to nie tutaj. Ej, ale w sumie całkiem niezły manewr, bo udało mi się odciąć teraz dość dużo Austrii i pchamy. Wygrałem?
Dlaczego? Ła, za dużo podbił ten mój władca. Ma teraz złą opinię, musimy poczekać, aż ona spadnie. Naprawdę mnie mocno zastanawia, jakim cudem kraj o mniejszym PKB niż nasze jest w stanie utrzymać 4-5 razy więcej wojska niż my. Ale tak jak mówiłem, zajmijmy się rozwiązaniem naszej unii celnej. Rynek polski teraz stanowi samodzielność. I zobaczcie, jaką mamy nadprodukcję wszystkiego u nas, jak ten rynek rosyjski od nas ssał pieniążki po całości i w sumie jakby ssaliśmy od niego również bardzo dobre dobra. Dlatego teraz muszę przeklikać wszystkie te dobra, zobaczcie. Dobra luksusowe lecą do Rosji. Ej, powiem wam, że to całkiem ładnie odbija, bardzo szybko. Muszę przyznać, że bardzo szybko nadrabiamy te straty w PKB, bardzo. Udało nam się powiększyć nasz rynek o te państwa tutaj niemieckie. Teraz działamy dalej i poprawiamy relacje z kolejnymi. To się nazywa szybująca ekonomia, prawie przez okienko mi wyskoczyło. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale właśnie wprowadziłem ZUS. I przebiło! Chyba na świecie trwa jakaś rewolucja, bo tak widzę, Francja, państwo radykałów, to samo jest w Skandynawii i tak dalej. Rok 1914 i tak naprawdę nadszedł czas na stoczenie kolejnej wojny, jeszcze niewielkiej wojny, ale może już niedługo. Musimy wysunąć roszczenia, co prawda nie wiem dlaczego mogę tylko do tych dwóch prowincji rosyjskich wysunąć roszczenie, nie mogę do Litwy. A, muszę wykazać interes narodowy. Już robię, już wysyłam, no ale nadal nie mogę, dlatego wysyłam roszczenia do Wołyniu, to jest mój teren. Jeżeli możecie, podpowiedzcie mi, jak lepiej podbijać. Nasze wojska mobilizujemy i powiem wam, nie sądziłem, jak ważne są statystyki postaci. Bardzo ważne jest to, żeby armie, które planujecie wysłać do obrony, miały tą obronę w statystykach waszych generałów, czy marszałków, czy kogokolwiek. A armie, którymi planujecie później atakować, miał na przykład takiego wielkiego stratega ofensywnego. Dość się to przydaje. Co nie zmienia faktu, że ta postać początkowo może się bronić, ale będzie lepsza w ataku. Kolejna sprawa też taka, żeby troszeczkę tu przyoszczędzić, to dałem u wszystkich moich armii na tych defensywnych pomoc medyczną, a u armii ofensywnych dałem szpitale polowe, bo mają znacznie większą ofensywę, bo siłą rzeczy podczas ofensywy macie większe straty, więc wtedy się bardziej przydadzą. Powołam też bataliony obronne, ale one będą raczej tylko i wyłącznie defensywne. No i do broni! Po naszej stronie stanęła Hiszpania jakimś cudem, a po przeciwnej stronie mamy Włochy, które nas wcześniej wspierały i nawet dałbym głowę, że mieliśmy z nimi sojusz przez jakiś czas. Meksyk jest przeciwko nam. Skupiam się początkowo na defensywie, bo jest ona zazwyczaj dużo lepsza od ofensywy, a wiecie, fajnie jest wypalić przeciwnika z manpowera. W choju działało! Ja nie wiem, kto tutaj tego broni, ale ta defensywa armii rosyjskiej jest mega słaba. Oni mają jeszcze wojsko z poprzedniej ery. To przejdźmy moimi trzema armiami do ofensywy. To znaczy, jeszcze nie jestem pewien, że tak to działa, ale tak na logikę bym to wziął. Jakimś cudem przepycham Rosjan. Totalnie nie, że oni dosłownie mają normalne chłopstwo. To jest nic nie warta armia, zajmuje sloty. Ej, taki widok tej wojny jest znacznie lepszy. Co z tego, że Rosja ma dwukrotną przewagę, no tutaj jest gigantyczna przewaga Rusków. Ale to nic nie znaczy, my ich totalnie miażdżymy. Najlepsze jest to, że nawet Hiszpanie tutaj orają. 77 ofensywy, 17 dywizji kontra 52 chłopskie dywizje, no po prostu miażdżą totalnie. Teraz myślę, że mogłem jeszcze reparację sobie wziąć z tej. No i mamy wielką wygraną, ale jakaś wojna jeszcze trwa. Szogunat japoński. Ale czemu? Potrzebowaliśmy 2 lat wojny, żeby odzyskać Kresy Wschodnie, które są niestety mocno teraz zniszczone. Zapomniałem o Krakowie. Nie. Szybka wojna o Kraków i możemy utworzyć Rzeczpospolitą obojga narodów. Wreszcie. W sumie co nam to daje? Trochę mniejszy napis, jaśniejszy kolor i epicką flagę. Jaka biedna ta Litwa, teraz zobaczyłem. Oni tutaj nic nie mają. Dobra, zaczynamy od budowy urzędów. 413 tysięcy chłopów, to oj, dużo tu powstaje nowych zakładów. I w sumie po tej wojnie jestem trzecim mocarstwem świata, jako Polska. No siłą rzeczy ciężko będzie mi przebić Francję czy Wielką Brytanię. Całkiem nieźle jak na pierwszą rozegraną kampanię. I czuję dużą satysfakcję z tej rozgrywki. Dajcie mi znać koniecznie, jakim krajem mam wam jeszcze zagrać Wiktorię. Czy potrzebujecie jakichś poradników do tej gry, który mógłby wam przygotować, tak jak kiedyś przygotowałem do Crusader Kingsa. A jeżeli lubicie kampanie, w których to Polska dominuje Niemcy, zapraszam do obejrzenia tego odcinka, gdzie przejęła władzę w Niemczech już w 1500 roku.